W tym filmie poćwiczymy trochę dodawanie liczb wielocyfrowych, ale celem w zadaniu, które zaraz rozwiążemy, nie będzie tylko otrzymanie prawidłowej odpowiedzi, ale również zrozumienie dlaczego metoda, którą stosujemy działa. Dodajmy 40 762 i 30 473. Możecie, jak zwykle, zatrzymać teraz ten film i rozwiązać to zadanie samodzielnie, ale zachęcam Was też do obejrzenia do końca tego filmu, jak już rozwiążecie, bo chodzi w nim nie tylko o poprawny wynik tego dodawania, ale przede wszystkim o zrozumienie tego, co się podczas dodawania dzieje. Na początku zastanówmy się nad wartościami poszczególnych miejsc dziesiętnych. Rozrysujmy te liczby tak, żeby było widać poszczególne pozycje. Najwyższa pozycja w obydwu liczbach to dziesiątki tysięcy, tu będą dziesiątki tysięcy, potem w stronę niższych tysiące, potem setki, potem dziesiątki i na koniec jedności. Pokażemy to w tabelce. I obydwie te liczby pokażemy jako dziesiątki tysięcy, tysiące, setki, dziesiątki i jedności, i jednocześnie będziemy je dodawać, korzystając ze zwykłego dodawania pisemnego. Dodawanie pisemne można też nazwać Algorytmem dodawania pisemnego. Algorytm to może śmieszne słowo, ale oznacza po prostu system robienia czegoś. Schemat, według którego należy postępować. W tym przypadku postępować, dodając dwie liczby. Rozbijmy obydwie te liczby na poszczególne pozycje dziesiętne. W pierwszej liczbie mamy 4 dziesiątki tysięcy. 1, 2, 3, 4. W drugiej liczbie mamy 3 dziesiątki tysięcy. 1, 2, 3. Za chwilę będziemy dodawać. Na razie niech sobie pozycje czekają, jedna pod drugą. W obydwu liczbach mamy 0 tysięcy, więc w kolumnie tysięcy nic nie zaznaczymy. W pierwszej liczbie 7 setek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. W drugiej 4 setki. 1, 2, 3, 4. Teraz dziesiątki. 6 dziesiątek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 dziesiątek. 1 2 3 4 5 6 7 i jedności. Tutaj 2, 1 2 i tutaj 3, 1 2 3. Przepiszmy jeszcze raz obydwie liczby tak, żeby poszczególne miejsca dziesiętne w obydwu liczbach znajdowały się w odpowiednich kolumnach, pionowo pod sobą. 4 dziesiątki tysięcy, czyli czwórka na najwyższej pozycji, 0 tysięcy, 7 setek 6 dziesiątek i 2 jedności. Te wszystkie patyczki i te cyfry to dwa różne sposoby na zapisanie tej samej liczby. Oznaczają dokładnie to samo. Tak samo zrobimy z drugą liczbą. Trójka na najwyższej pozycji, na pozycji dziesiątek tysięcy, 0 tysięcy, 4 setki, 7 dziesiątek i 3 jedności. Dodajmy te dwie liczby w obydwu systemach tutaj i tutaj. W typowym dodawaniu pisemnym zaczynamy od najniższej pozycji, od tej najbardziej w prawo. I dwie jedności plus 3 jedności to razem 5 jedności. Tak samo w tabeli z kreskami. dwie jedności plus 3 jedności to razem 5 jedności. 1, 2, 3, 4, 5. Na razie nic specjalnego się nie dzieje. Teraz pozycja dziesiątek. 6 dziesiątek plus 7 dziesiątek. 6 plus 7 to 13. I w typowym dodawaniu pisemnym 13 na pozycji dziesiątek to 3 dziesiątki i 1 setka. I to co zapisujemy w takim przypadku to trójka na pozycji dziesiątek, trzy dziesiątki, a jedną setkę zapisujemy w następnej kolumnie po lewej stronie. W kolumnie setek. Najczęściej mówimy też, że przenosimy jedynkę. 6 plus 7 to 13, zapisujemy 3 i przenosimy 1. Może wygląda to trochę jak magia, ale to co tu robimy, to po prostu zapisujemy 10 dziesiątek jako jedną setkę. 10 dziesiątek i jedna setka to dokładnie to samo. Zaraz będzie to tutaj trochę lepiej widoczne. W kolumnie dziesiątek mamy 6 dziesiątek i 7 dziesiątek, czyli razem 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dziesiątek. I tak zwane przenoszenie polega na tym, że to równe jest 100, czyli możemy tutaj zapisać jedną setkę, jedynkę w kolumnie setek, a te 10 dziesiątek możemy wykreślić. Zostaje w kolumnie dziesiątek ta trójka. To ta sama trójka co tutaj, a w kolumnie setek mamy jedną setkę dodatkowo. Tu ją skreślamy, a tutaj ją dodajemy. No to policzmy to, co mamy w kolumnie setek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 setek. Zapiszmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I tak jak w poprzedniej kolumnie, ponieważ w systemie dziesiętnym nie mamy żadnego symbolu dla liczby 12, to zamieniamy te 10 setek na 1000, bo 10 setek i 1000 to to samo. I zapisujemy ten 1000 jako jedynkę w kolumnie 1000. I dokładnie tak samo możemy zrobić tutaj. 1 plus 7 plus 4 to razem 12, 12 setek, i zapisujemy dwie setki z tej dwunastki tutaj. Dwójka w kolumnie setek oznacza dwie setki, a pozostałe 10 setek zapisujemy jako 1000 w kolumnie tysięcy. Jedynka w kolumnie tysięcy oznacza 1000. W kolumnie tysięcy sprawa jest prosta: 1 plus 0 plus 0 to 1, tutaj tak samo: 1000 to 1000, w kolumnie dziesiątek tysięcy, 4 dziesiątki tysięcy plus 3 dziesiątki tysięcy to razem 7 dziesiątek tysięcy.

Nie jest to żadne magiczne przenoszenie ani znikanie czy pojawianie się cyfr. Zapisujemy po prostu te same liczby w inny, bardziej przejrzysty sposób. 13 dziesiątek to to samo co 3 dziesiątki i jedna setka. Tyle, że zapisane inaczej.